Hej, z tej strony, Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy na serwerze piątym europejskim, do którego trwa odliczanie, no i mamy giveaway'a. Mamy giveaway'a lipcowego. Z racji tego, że właśnie jest lipiec, z racji tego, że startuje nowy serwer, to chciałbym tego giveaway'a troszeczkę przyspieszyć, no bo może akurat zwycięzca będzie chciał sobie kupić grzybki właśnie na tym serwerze. No i żeby zdążył. Jeżeli chodzi o giveaway'e, to na moim kanale są co miesiąc oczywiście, jak ktoś śledzi ten wie, dlatego że używacie po prostu kodu twórcy, macie to wszystko na banerku nad moją głową, no i za to ja wam co miesiąc organizuję właśnie takie giveaway'a tak jak już powiedziałem no i dobrze, na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypiętym komentarzu oraz opisie, no i na razie tyle, bo zaraz wam powiem jak wziąć udział w tym giveaway'u, tak czy inaczej, no jak widzicie, jesteśmy na naszym zwiadowcy mamy tutaj z racji tego, że oczywiście zwiadowca to jest moja ulubiona klasa postaci. No to mamy również ustawiony mój ulubiony awatar, który się prezentuje tak jak widzicie tutaj w lewym górnym rogu. Więc będziemy tutaj grać zwiadowcą, to co już wam powiedziałem. No i zobaczymy jak nam to pójdzie. Będę próbował wbić dwusetny level w 3 dni. No i może się uda, może się uda. Ogólnie teraz jestem tak no bardziej takiej pozytywnej myśli, no ale nie jestem przekonany, nie obiecuję. Zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast co do giveaway'a, bo to was pewnie najbardziej interesuje, no, no to giveaway będzie standardowo na 4 stówki PSC. No i to będzie podzielone pomiędzy ludzi z komentarzy i pomiędzy ludzi, którzy używali kodu twórcy, więc generalnie będzie 2 razy 200 PSC. Tak jak zawsze oczywiście osoby, które używały kodu twórcy, mogą również pisać komentarze. No i ja również z tych komentarzy mogę wyłonić tam zwycięzcę. No i teraz najważniejsza sprawa, zwycięzców wyłonimy sobie w czwartek na streamie pewnie wieczorem, czyli po prostu dzień przed startem tego nowego serwera, żeby ja tam się z nim mi skontaktował i ewentualnie przekazał nagrodę, no i teraz tak jeżeli chodzi o komentarze, żeby tutaj w ogóle co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym giveaway'u właśnie YouTube'owym, że tak powiem z komentarzy no to oczywiście zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, no i w kontakcie, w sensie w komentarzu napisać jakiś kontakt do siebie, tylko żeby to nie był adres e-mail, dlatego, że YouTube usuwa adresy e-mail z komentarzy z automatu, więc najlepiej jakiś Discord, jakiś Instagram, coś takiego Żebym po prostu mógł się skontaktować jakoś ze zwycięzcą. No i to jest oczywiście pierwsze 200 PSC. Natomiast drugie, tak jak powiedziałem, jest dla osób. Które używały tego kodu twórcy, no i już wam tutaj pokazuję listę, bo ta lista jest naprawdę, powiem Wam szczerze, długa. No i teraz tak, przelecimy, bo mam 4, nie, nawet mam 5 screenów, chyba jak się nie mylę. Tak czy inaczej, tutaj jest lista. Oczywiście wiadomo, od ostatniego giveawaya zmieniły się zasady. Teraz tutaj, no jak widzicie, niektórzy mają naprawdę sporo tych numerków. Często są dopisywani, bo po prostu albo kupują co chwilę jakieś najdroższe pakiety, albo kupują tych pakietów dużo. No i to wszystko jest na kanale KodiK twórcy u mnie na Discordzie, więc no na przykład taki SJZ, który wam się może rzucić w oczy, w sensie no rzuca się w oczy na tym screenie, no to jest postać topowa to jest w ogóle postać topowa na EU4 tutaj mogę pokazać jego profil, no i on praktycznie wszystkie grzybki kupował właśnie z moim kodem, więc troszkę powiedzmy się uzbierało u niego tych numerków i tak dalej no ale postać w tym momencie top 7 na serwerze więc to widać, no i co mogę więcej dodać, tutaj wracamy na naszego zwiadowcę, więc tak się ogólnie Prezentują listy, można sobie zatrzymać. Można poszukać, czy na pewno wszystko się zgadza. Jeżeli ktoś oczywiście jeszcze planuje, nie wiem, kupować pakiety startowe, teraz w ogóle promocja na EU5, no to będzie do następnej niedzieli. Więc jak ktoś planuje jakieś pakiety startowe jeszcze kupić, czy coś, to do czwartku, tak naprawdę do wieczora jeszcze można. No i ja tutaj będę wszystkich dopisywał, jeżeli ktoś oczywiście chce wziąć udział. No a potem, jak wylosujemy, właśnie w czwartek, w sensie no, wyłonimy po prostu zwycięzców na streamie, tak jak no to potem już od piątku będzie można znowu podsyłać screeny i one będą już leciały do właśnie tego giveawaya yy, sierpniowego, tak? No bo teraz mamy lipcowy. No, to potem będzie sierpniowy. No i dobrze, tak się prezentuje pierwsza 50. Teraz mamy drugą 50. Jak widzicie, można sobie zatrzymać, mówię, a ja tak na szybko przelecę. Teraz mamy kolejną 50. Teraz mamy kolejną. No i jeszcze kolejne 44 osoby. Więc, no mówię, można wszystko sprawdzić, czy na pewno każdy jest, czy nikogo nie pominąłem, czy nic tam się nie wydarzyło po Dobrego. No bo jestem tylko człowiekiem, mogę się pomylić, ale zazwyczaj, dopóki nie dopiszę kogoś, właśnie do tej. Listy, nie wstawię tam screena na kanał, to nie odczytuje wiadomości specjalnie, żeby o tym nie zapomnieć, więc raczej każdy, kto powinien być, to po prostu jest. No i co? I chyba tyle, więc z tych osób będzie wyłoniony zwycięzca, który dostanie jedno PSC200, no i oczywiście z komentarzy również jedno PSC200. Sugerowaliście mi, żeby zrobić dla tych osób, które używają kodu twórcy, jakoś tam więcej, na przykład nie wiem, dla tych osób 300, dla komentarzy 100 albo coś w tym stylu, no ale jest to porówno równie dobrze, kto do mnie może nie podsyłał screena, a też na przykład używał kodu albo coś takiego. Zresztą, osoby, które używają kodu, oczywiście również mogą brać udział właśnie w komentarzach, pisać tam kontakt do siebie, więc myślę, że będzie to po prostu ok. Wydaje mi się, że tak jak jest, jest ok no i nie ma na ten moment sensu no czegoś tam zmieniać, wiadomo. Mówię, niektóre osoby mają więcej, bo niektóre osoby dużo tych pakietów kupowały dużo pakietów właśnie za 400 stówki i tak dalej więc dlatego co niektórzy są kilkukrotnie albo nawet kilkunastokrotnie na tej liście no ale te zasady omawiałem tam w ostatnim filmie giveawayowym więc nie ma sensu ponownie tego powtarzać no i co mogę dodać? W czwartek będzie rozstrzygnięcie pewnie tam dumpinga na Discordzie po tym streamie kto wygrał no, i ogólnie jakoś tam w kolejnym filmie poinformuję. No i chyba tyle, nie? Chyba wszystko powiedziałem. Pamiętajcie o tym kontakcie do siebie w komentarzu, żeby to tylko nie był e-mail, żeby wam tego nie usunęło, no bo niestety tak YouTube działa. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. Co do serwera EU5, to oczywiście będzie ode mnie niespodzianka, więc pewnie w dzień startu, w godzinę startu, czyli o 16 w piątek, coś tam się pojawi ode mnie na ten serwer, więc z tym również nie powinno być problemu. No i co? I chyba wszystko wszystkim powodzenia, aha i dziękuję oczywiście, zapomniałem o podziękowaniach dziękuję pięknie każdemu za używanie tego kodu twórcy, jest to dla mnie naprawdę ogromne wsparcie widzicie, że przez ostatnie no trzy miesiące, czy tam 4 no to już chyba łącznie rozdałem, nie wiem no z tysiąc chyba 600 złotych, teraz łącznie z tym giveaway'em giveaway lipcowym, albo coś takiego w Paysafe nie? więc no jednak przez te ostatnie miesiące naprawdę sporo, ale staram się Wam jakoś odwdzięczyć za to, że tego do używacie, nieważne czy to jest tylko pakiet startowy, czy może pakiet startowy i twierdzy, czy może no, nawet ten najdroższy pakiet, oczywiście wszystko tak samo doceniam i każdemu ślicznie dziękuję, bo jak widzicie troszeczkę tych osób się tutaj uzbierało no i dobrze, tyle z mojej strony dziękuję Wam pięknie za uwagę, życzę powodzenia, no i widzimy się na nowym serwerku, na naszym zwiadowcy i będziemy tutaj sobie cisnąć więc tyle, dzięki za uwagę oczywiście zostawcie kciuka w górę zostawcie suba z dzwonem, piszcie w komentarzach ten kontakt do siebie no i co, dzięki raz jeszcze za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć